Jeszcze chwileczkę i za chwilę zaczynamy. Co to tu przyjdzie za chwilę? Jakby się co działo? No. Niech pan powie przewodniczącemu, że idzie już na żywo, bo kurde, nie mogę się do niego dzwonić. Panie przewodniczący, bo już na żywo idzie. Szanowni państwo, zatem otwieram 41. zwyczajną sesję Rady Gminy Szerzyny. Bardzo serdecznie witam pana wójta Grzegorza Gottfrieda. Witam pięknie. Witam pana wójta, wicewójta, pana Macieja. Jest obecny czy nie? Witam panią sekretarz Zuzannę Klus. Dzień dobry. Witam pana skarbnika Andrzeja Sarnę. Witam panią radcę prawną, jeśli jest obecna. Witam pana protokolanta. Witam wszystkich sołtysów z poszczególnych sołectw. Witam pracowników Urzędu Gminy Szerzyny. Witam wszystkich państwa, którzy nas słuchają, oglądają. Z listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Jest jeden radny, dwóch radnych, przepraszam, nieobecnych. Porządek obrad został państwu przesłany, więc pozwolę sobie nie odczytywać. Chciałbym tylko wprowadzić delikatne zmiany do porządku obrad. Jedną uchwałę, jest to punkt czwarty, o wykreślenie tej uchwały z porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szerzyny, o wyrzucenie tej uchwały, a wprowadzenie w zamian za nią uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego do Rzecza Wisłoki na lata 2022-2030. Czy są jeszcze jakieś propozycje do zmiany porządku obrad? Nie widzę. Chcę wszystkich jeszcze poinformować, że zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 punkt B ustawa o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy Szerzyny są nagrywane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Szanowni państwo, dziś przekazuję prowadzenie sesji panu wiceprzewodniczącemu, panu Piotrkowi Górskiemu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały był już szczegółowo omówiony. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały, to bardzo proszę. Nie słyszę. Jeżeli nie ma, to proszę o opinię komisji poszczególnych, jak ta uchwała była opiniowana. Komisja rewizyjna wydała opinię pozytywną. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej również. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, opinia pozytywna. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Komisja Finansowo-Budżetowa, opinia pozytywna. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szanowni państwo, żeby nie przeciągać,
to pozwolę sobie tutaj ominąć i przechodzimy do paragrafu ósmego. Traci moc uchwała numer 34 łamana przez 195 łamana przez 2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf numer 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szerzyny. Paragraf numer 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przechodzimy do głosowania. Bóg Sylwester. Jestem za. Urbanik Kazimierz. Jestem za. Urban Cyprian. Jestem za. Kogola Bartłomiej. Jestem za. Górski Piotr. Jestem za. Juda Paweł. Jestem za. Kisiewicz Roman. Jestem za. Kołek Tadeusz. Jestem za. Mikos Anna. Jestem za. Mitrud Wojciech nieobecny. Mitoraj Michał. Jestem za. Pancerz Elżbieta. Jestem za. Oliwka Kazimierz. Za. Stryzik Tadeusz nieobecny. Złota Mariusz również jestem za. Dziękuję bardzo. Czyli projekt uchwały został przyjęty 13 głosami za. Przechodzimy do punktu kolejnego, do punktu czwartego. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, przepraszam, to nie jest ten, to jest zamiana, w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego do Rzecza Wisłoki na lata 2022-2030. Szanowni Państwo, również projekt uchwały był szczegółowo omówiony. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę do projektu uchwały. Nie słyszę. Proszę o opinię komisji poszczególnych, jak komisje opiniowały. Komisja rewizyjna wydała opinię pozytywną. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywna. Opinia. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Opinia pozytywna. Komisja Edukacji. Opinia pozytywna. Komisja Finansowo-Budżetowa. Opinia pozytywna. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego do Rzecza Wisłoki na lata 2022-2030. Paragraf numer 1. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego do Rzecza Wisłoki na lata 2022-2030 wraz z gminami sąsiadującymi powiązanymi ze sobą funkcjonalnie. Paragraf numer 2. Projekt strategii podlega konsultacji w trybie określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szerzyny. Paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przechodzimy do głosowania. Bóg Sylwester. Jestem za. Urbanik Kazimierz. Jestem za. Urban Cyprian. Jestem za. Kogola Bartłomiej. Jestem za. Górski Piotr. Jestem za. Juda Paweł. Jestem za. Kisiewicz Roman. Jestem za. Kołek Tadeusz. Jestem za. Mikos Anna. Jestem za. Mikrut Wojciech nieobecny. Mitoraj Michał. Jestem za. Pancerz Elżbieta. Jestem za. Oliwka Kazimierz. Za. Złotomarzu też jestem za. Dziękuję bardzo. Czyli uchwała została podjęta 13 głosami za. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szerzyny w roku szkolnym 2021-2022. Również projekt uchwały był omawiany na komisji szczegółowo. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę
Nie słyszę. Jeżeli nie ma pytań, to proszę, jaka była opinia poszczególnych komisji? Komisja rewizyjna, opinię pozytywną. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, opinia pozytywna. Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa, opinia pozytywna. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Komisja Finansowo-Budżetowa, opinia pozytywna. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szerzyny w roku szkolnym 2021-2022. Paragraf numer 1 określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Szerzyny w roku szkolnym 2021-2022 w następujący sposób. A. Benzyna bezołowiowa 5 zł 21 groszy za litr. B. Olej napędowy 4 zł 99 groszy za litr. C. LPG 2 zł 49 groszy za litr. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szerzyny. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przechodzimy do głosowania. Bóg Sylwester. Jestem za. Urbanik Kazimierz. Jestem za. Urban Cepian. Jestem za. Rola Bartłomiej. Jestem za. Górski Piotr. Jestem za. Juda Paweł. Jestem za. Krzysiewicz Roman. Jestem za. Tomek Tadeusz. Jestem za. Mito Zanna. Jestem za. Mitoraj Michał. Jestem za. Pancerz Elżbieta. Jestem za. Oliwka Kazimierz. Za. Złota Mariusz, również jestem za. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli uchwała została podjęta 13 głosami za. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Szerzyny lub jednostkom organizacyjnym wymienionym w artykule 9 punkt 3.3 i 13 ustawy o finansach publicznych. Szanowni Państwo, również projekt uchwały był też omawiany na komisji. Szczegółowo, jeżeli są jakieś pytania do projektu uchwały, to słucham. Jeżeli nie ma, to proszę poszczególne komisje o opinię. Komisja rewizyjna wydała opinię pozytywną. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, opinia pozytywna. Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa, opinia także pozytywna. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Komisja Finansowo-Budżetowa, opinia pozytywna. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Szerzyny lub jej jednostkom organizacyjnym wymienione w artykule 9 punkt 3.4 i 13 ustawy o finansach publicznych. Również sobie tutaj pozwolę przejść do paragrafu 11. Traci moc uchwała Rady Gminy Szerzyny numer 40/44/391/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Szerzyny lub jednostkom organizacyjnych wymienionym w artykule 9 punkt 3.4 i 13 ustawy o finansach publicznych. Paragraf numer 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szerzyny. Paragraf numer 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku. Przechodzimy do głosowania. Paul Sylwester. Jestem za. Urbanik Kazimierz. Jestem za. Urban Cepian. Jestem za. Dogola Bartłomiej. Jestem za. Górski Piotr. Jestem za. Juda Paweł. Jestem za.
Misiewicz Roman. Jestem za. Kołek Tadeusz. Jestem za. Mikos Anna. Jestem za. Mikrut Wojciech. Przepraszam, nieobecny. Mitolaj Michał. Za. Pancerz Elżbieta. Jestem za. Oliwka Kazimierz. Za. Złota Mariusz, również jestem za. Dziękuję bardzo. Czyli uchwała została podjęta 13 głosami za. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokal o powierzchni 23,25 m2. I również tutaj uchwała była omawiana. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Nie słyszę. Proszę o opinię poszczególnych komisji. Komisja rewizyjna wydała opinię pozytywną. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, opinia pozytywna. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, opinia pozytywna. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Komisja Finansowo-Budżetowa, opinia pozytywna. Dziękuję. Pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat. Paragraf numer 1. Wyraża się zgodę na zawarcie między stronami po umowie najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Szerzynach numer budynku 298 na parterze, były budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 23,25 m2, kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szerzyny. I paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Bóg Sylwester. Jestem za. Urbanik Kazimierz. Jestem za. Urban Cyprian. Jestem za. Dogola Bartłomiej. Jestem za. Górski Piotr. Jestem za. Juda Paweł. Jestem za. Misiewicz Roman. Jestem za. Kołek Tadeusz. Jestem za. Mikos Anna. Jestem za. Wiktorek Michał. Jestem za. Pancerz Elżbieta. Jestem za. Oliwka Kazimierz. Za. Złota Mariusz, również jestem za. Dziękuję bardzo. Czyli uchwała została podjęta 13 głosami za. Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokal o powierzchni 17,25 m2. Również ta uchwała była omawiana na komisjach. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to proszę o opinię poszczególnych komisji. Komisja rewizyjna wydała opinię pozytywną. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, opinia pozytywna. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, opinia także pozytywna. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Komisja Finansowo-Budżetowa, opinia pozytywna. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat. Paragraf numer 1. Wyraża się zgodę na zawarcie między stronami po umowie najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Szerzynach numer budynku 298 na parterze, były budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 17,25 m2, kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szerzyny. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Bóg Sylwester. Jestem za. Urbanik Kazimierz. Jestem za. Urban Cyprian. Jestem za. Dogola Bartłomiej. Jestem za. Górski Piotr. Jestem za. Juda Paweł. Jestem za. Misiewicz Roman. Jestem za. Kołek Tadeusz. Jestem za. Mikos Anna. Jestem za. Wiktorek Michał. Jestem za. Pancerz Elżbieta. Jestem za. Oliwka Kazimierz. Za.
Kłoda Mariusz, również jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 13 głosami za. Przechodzimy sobie do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok. Również zmiany budżetowe były tutaj szeroko omawiane na komisjach. Ja tutaj mam tylko takie pytanie do pana skarbnika, czyli odczytujemy tą uchwałę, która wpłynęła na, mam rozumieć, tak? Pierwszą stronę. Czyli przewodniczący, pierwszą stronę. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały zmian budżetu gminy na 2021 rok? Nie słyszę. Jak opiniowały poszczególne komisje? Komisja rewizyjna wydała opinię pozytywną. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, opinia pozytywna. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, opinia pozytywna. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Komisja Finansowo-Budżetowa, opinia pozytywna. Dziękuję. Pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok. Paragraf numer 1. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę 96 733,47 zł. Zwiększa się przychody budżetu gminy ogółem o kwotę 168 tysięcy. Panie przewodniczący, to nie jest ta uchwała. Zwiększamy dochody o kwotę 456 090,52 zł. Jakiś inny projekt uchwały pan ma? No ten dostałem właśnie dziś na maila, zmiany budżetowe, dlatego się pytałem pana skarbnika. Dobrze, to czyli to jest ta uchwała, która przyszła z materiałami, tak? To jest ta uchwała, która przyszła z materiałami. No właśnie dlatego miałem pytać, czy jakaś autopoprawka była, czy co? Nie było żadnej autopoprawki. Dobrze, nie skierowałem. To jest ta uchwała, co przyszła z materiałami. Tak, to jest ta uchwała wersji, którą państwo otrzymali wraz z materiałami. Dobrze, to... Już tutaj. Przechodzimy do paragrafu pierwszego. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę 456 090,52 zł. Zwiększa się przychody budżetu gminy ogółem o kwotę 784 128,66 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę 1 240 219 zł 18 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały. Paragraf numer 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 5 799 602 zł 19 groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów planowanych do zaciągnięcia w bankach, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w paragrafie, w których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych i wolne środki w kwocie 1 910 185,11 zł. Punkt drugi. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie. I tutaj jest łączna kwota, panie skarbniku. Troszeczkę jest, widzę. Panie przewodniczący. Proszę o wykreślenie w paragrafie 2 punkt 2 w łącznej kwocie. Tylko zostaje w tym na kredyty długoterminowe, na wydatki inwestycyjne refundowane ze środków europejskich 967,864,35 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dobrze. I kontynuuję dalej. Na kredyty długoterminowe, na wydatki inwestycyjne refundowane ze środków europejskich 967,864,37 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2
2 282 780 zł. Punkt trzeci, tabela określona w paragrafie drugim, ustęp trzeci do uchwały numer 38/229/2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2020 roku dotycząca wydatków majątkowych po zmianach otrzymuje brzmienie jako załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty, tabela określona w paragrafie trzecim, ustęp drugi do uchwały numer 38/229/2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2020 roku dotyczących planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik numer 4 do uchwały. I punkt piąty, załącznik numer 1 do uchwały numer 38/229/2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik numer 5 do niniejszej uchwały. Paragraf numer 3, budżet po zmianach określony w paragrafie pierwszym wynosi po stronie dochodów 41 618 153 zł i 5 groszy. Po stronie wydatków 47 417 754 024 grosze. Po stronie przychodów 9 771 414 zł i 14 groszy. Po stronie rozchodów 3 271 811 zł 95 groszy. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Szerzyny. Paragraf numer 4 i paragraf numer 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Bob Sylwester. Jestem za. Urbanik Kazimierz. Jestem za. Urban Cyprian. Jestem za. Gogola Bartłomiej. Jestem za. Górski Piotr. Jestem za. Juda Paweł. Jestem za. Misiewicz Roman. Jestem za. Polek Tadeusz. Jestem za. Miko Zanna. Jestem za. Toraj Michał. Jestem za. Pancerz Elżbieta. Jestem za. Oliwka Kazimierz. Jestem za. Złota Mariusz, również jestem za. Dziękuję bardzo, czyli uchwała została podjęta 13 głosami za. Przechodzimy sobie do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2021-2033. Również uchwała była omawiana na komisjach. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to proszę o przedstawienie opinii poszczególnych komisji. Komisja rewizyjna wydała opinię pozytywną. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, opinia pozytywna. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, opinia pozytywna. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Komisja Finansowo-Budżetowa, opinia pozytywna. Dziękuję. Pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Gminy Szerzyny zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2021-2033. Paragraf numer 1 w uchwale numer 38/230/2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany. Załączniku numer 1 do niniejszej uchwały składającej się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne otrzymuje brzmienie jako załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi, załącznik numer 2 obejmujący wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jako załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci, załącznik numer 3 obejmujący objaśnienia przyjętych wielkości otrzymuje brzmienie jako załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Szerzyny. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania.
Sylwester. Jestem za. Urbanik Kazimierz. Jestem za. Urban Cyprian. Jestem za. Pogola Bartłomiej. Jestem za. Górski Piotr. Jestem za. Juda Paweł. Jestem za. Krzysiek Żoman. Jestem za. Paweł Tadeusz. Jestem za. Tylko Zanna. Jestem za. Witolaj Michał. Jestem za. Pancerz Elżbieta. Jestem za. Oliwka Kazimierz. Za. Słota Mariusz, również jestem za. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli uchwała została podjęta 13 głosami za. Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt 11. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Proszę pan przewodniczący. Szanowni państwo, jest to niewielka przerwa między sesjami. Zatem moje działania międzysesyjne to zwoływanie 43. zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny, również zwoływanie 44. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, podpisywanie oczywiście uchwał z tych sesji. Ostatnią sesję zwoływał pan wiceprzewodniczący, pan Michał Mitores, za co mu serdecznie dziękuję. Jeszcze w ostatnią sobotę uczestniczyłem w zebraniu walno-sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołpinach. Bardzo serdecznie dziękuję zarządowi za zaproszenie. Dzisiaj o 15, przepraszam, o 16 łączone komisje Rady Gminy Szerzyny. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt 12. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Panie wójcie, bardzo proszę. Panie przewodniczący, państwo radni, sprawozdanie szczegółowe zostanie dołączone do protokołu. Natomiast to, co przekażę i za co podziękuję, bo dzisiaj tymi głosowaniami zmiany budżetu zdecydowaliśmy o kilku ważnych rzeczach, inwestycjach, które będą realizowane na terenie gminy Szerzyny. W okresie międzysesyjnym udało pozyskać się ponad 500 000 złotych środków zewnętrznych. To jest duża suma. Zrealizujemy ponad 2 kilometry nakładek asfaltowych. Zostaną dostosowane obiekty Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do osób niepełnosprawnych. Powstanie boisko poliuretanowe w Czermnej. Nastąpi przebudowa obiektu mostowego w Spoczowej. Zostaną podpisane kolejne umowy z mieszkańcami na wymianę piecy, czy w końcu mieszkańcy będą mieli dostęp do punktu konsultacyjnego czystego powietrza w Urzędzie Gminy, a więc będą mogli również na miejscu załatwiać sprawy związane z pozyskaniem dotacji na termomodernizację. Za te zmiany dziękuję, ponieważ to otwiera nam drogę do kolejnej modernizacji naszej gminy, do zwiększenia majątku, a jest to możliwe tylko i wyłącznie, że do tych środków naszych dokładamy środki pozyskane i za to serdecznie dziękuję. Szczegółowy zakres mojej działalności w okresie międzysesyjnym dołączę wersji. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Przechodzimy do punktu kolejnego, punkt 13. Wolne wnioski i informacje. Ja tutaj jeżeli mogę, to mam takie pytanie do pana wójta o interwencję. Już dziś zgłaszałem do pana dyrektora wójcika Zakładu Komunalnego w sprawie wyczyszczenia chodników przy drodze powiatowej, bo jest troszkę tam nieczystości. Jakby była taka możliwość i kiedyś tam tą maszynę puścić tutaj na Czerną, żeby po prostu wyczyścić. Także że to bym bardzo prosił. I jeszcze takie pytanie, jak tam sytuacja, jestem chodnikiem przy drodze powiatowej z dokumentacją, nie wie pan wójt, kiedy ta dokumentacja będzie gotowa, jeżeli chodzi o chodnik przy drodze powiatowej w Czernej. Dokumentacja pani radny jest w trakcie opracowania, nie ma tutaj ze strony wykonawcy żadnych sygnałów co do opóźnienia, więc powinni ją zrealizować w terminie, czyli w okresie wakacyjnym, następnie uzyskamy pozwolenie na budowę i wtedy ogłosimy postępowanie przetargowe. Nie ma żadnych zagrożeń. Projektant pracuje przy tej dokumentacji i nie zgłasza nam żadnych wypadków. Dobrze, dziękuję.
Pani radna Pancerz była pierwsza, także pani radna. Dziękuję za głos. Ja mam pytanie, dwa w zasadzie do pana wójta. Pierwsze, jeśli chodzi o ten remont dróg po zimowych szkodach, kiedy mniej więcej miałby się odbyć ten remont z Foszowej? Pierwsze pytanie. I przy realizacji boiska poliuretanowego w Swoszowej, tam z różnych przyczyn nie mogliśmy zrobić oświetlenia. Czy i kiedy ewentualnie można by, że tak mogę nazwać, dokończyć to zadanie? Dwa pytania, dziękuję. Pani radna, jeżeli chodzi o remont dróg po okresie zimowym, to trwa. Zostały wykonane prace w Upinach, zarówno w ślepie podbudowy drogi, jak i również położenia nawierzchni. Z tego co wiem, kolejne prace w miejscowościach są wykonywane. Myślę, że wykonawca nie później jak w następnym tygodniu ukończy całościowy zakres prac. Jeżeli chodzi o miejsca, które zostały wybrane, uczynione, to zostało w uzgodnieniu z sołtysami. W tym momencie no to nie jestem w stanie odpowiedzieć, jakie miejsca, jakie odcinki zostały wybrane. O tym decydował sołtys i obiad, który następował na drogach gminnych i kwalifikacja tych odcinków do zamówienia i do podpisania. Jeżeli chodzi o temat drugi związany z oświetleniem, chciałbym, żebyśmy w tym roku złożyli wniosek w miesiącu listopadzie do ministra kultury, sportu i dziedzictwa narodowego o dofinansowanie oświetlenia tego boiska. Nabór jest zawsze, o ile mnie pamięć nie myli, do 15 listopada, rozstrzygnięcie na przełomie roku. Tutaj bym chciał pozyskać dofinansowanie na ten. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dziękuję. Pan przewodniczący, pan Mariusz Słota, proszę bardzo. Ja mam takie dwa pytania. Nie wiem, czy radny powiatowy przed chwilą, bo widziałem, że był dostępny. Nie wiem, czy jeszcze jest pan Władysław Olszówka. Bardzo serdecznie witam, bo przed chwilą nie powitałem, nie zauważyłem pana, także przepraszam i witam teraz bardzo serdecznie. Panie radny, mam takie pytanie odnośnie, bo jakoś ostatnio kiepsko z wami z obecnością na sesjach, więc jak już dzisiaj pan jest, to bardzo byśmy chcieli się dowiedzieć, co jest z mostem, zjazdem koło pana Paliszka w centrum Ogwin. To jedno pytanie. I druga taka uwaga odnośnie koszenia teraz poboczy, traw. Uważam trochę takie za to zaniedbanie, więc myślę, że nie w całości sołectwo pokryje koszty w 100%, bo tak jak już zauważyłem, była to dyskusja na ostatniej komisji urbanistycznej, jest to, że tak powiem, pozbyte, więc myślę, że nie będzie to w 100% sołectwo nie będzie musiało pokrywać, tylko w części pokryje zakład komunalny. Dziękuję. Jeżeli chodzi o most w Upinach, to dzisiaj jeszcze informowałem się z panem dyrektorem Stanisławem Pyskiem i jest na etapie pozwolenia. Dokumenty są złożone u pani dyrektor, pani Jelej, tylko nie ma jeszcze jednego dokumentu z Wód Polskich i jest oczekiwany ten dokument. Jeżeli ten dokument dotrze, będą wszczęte oczywiście procedury pozwolenia i tak samo automatycznie będzie uruchomiona procedura przetargowa na wykonanie tego zjazdu do parkingu. To mogę w tym zakresie tyle powiedzieć. A jeżeli chodzi o koszenie poboczy, no to myślę, że to nie jest to jako do radnego powiatowego pytanie, tylko jako do dyrektora wydziału. Ale myślę, że przy spotkaniu jakimś chciałbym wiedzieć, w jakim aspekcie, w jakim zakresie jest to zaniedbanie. Bo to z tego co wiem, pracownicy zawsze ustalają sołtysami, w jakim zakresie co to ma być robione. I tutaj muszę dopiero porozmawiać z sołtysem z Open, dopiero będę wiedział, jak to jest. Bo dzisiaj jeszcze rozmawiałem przed 15 z pracownikami i czasami mówią tak, że sołtys mówi tu koście, tu nie koście, tu odpuszczamy. No to też jest taka sytuacja. A czasami jest to też problem z ukształtowaniem poboczy, bo wiemy, tereny są takie, że są i drzewa zarośnięte i korzenie wystające. No niestety w takich punktach niestety, ale też się omija to wszystko. I myślę, że tu jest taki aspekt do dogadania się i zobaczenia, jak to rzeczywiście w praktyce wygląda. Dziękuję. Jeszcze jak jestem przy głosie, chciałbym jeszcze jedno tylko tam dodać, jakby to gdzieś była. Nie wiem, bo z tego co wiem, to pracownicy z powiatu będą tutaj wykaszać jeszcze koło mostów, między innymi koło Garbatego. To bardzo bym prosił tam jeszcze, żeby zostało wykoszone też
takie zakrzaczenie, które jest w korzeki, bo to po prostu uniemożliwia widoczność, jak się wyjeżdża na drogę główną powiatową. Bardzo bym prosił o zgłoszenie tam do dyrektora. Ja tak kiedyś dzwoniłem, ja się nie mogłem dodzwonić, więc... Myślę, że nie będzie problemu, ponieważ takie rzeczy były zgłaszane i pracownicy zarządów powiatowych niestety zawsze to dokonali tych robót i myślę, że tu w tym zakresie nie będzie żadnych problemów. Jak wiecie Państwo, jeszcze ja może ze swojej strony chciałbym podkreślić, że są wykonywane nakładki asfaltowe na gminie Szerzyny, jak się Państwo zauważyli pewno. Jest to zakres w granicach 2 km 350 w tym roku będzie wykonane w pierwszym etapie, a co dalej będzie, to się okaże w miarę środków, jakie jeszcze powiat będzie dysponował. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani radna Pancerz jeszcze ma pytanie, proszę bardzo. No mi nasunęły się jeszcze dwa pytania, jedno do pana radnego powiatowego, drugie do pana dyrektora zakładu komunalnego. Pierwsze, kiedy będzie nakładka na Gilowej Górze? A ja tutaj jeszcze może to drugie nie tyle pytanie, co podzielam zdanie pana przewodniczącego, że no w Swoszowej pan sołtys nie wiem, czy zapłaci, bo no koszenie już było, odbyło się po wykoszeniu praktycznie. Osoby prywatne wykosiły praktycznie wszystkie pobocza. Jeżeli chodzi o nakładkę asfaltową, to na obecnym etapie wykonywana jest w Czernej i później będzie w Swoszowej, bo taka jest kolejność ustawiona. Jeszcze dzisiaj skończyli, jak wiem, na Jabłonicę tam w tamtą stronę i przechodzą dalej do Czerny następne odcinki, a później do Swoszowej. A jeżeli chodzi o wykoszenie tych poboczy, to Swoszowej dopiero zostały tylko wykoszone bijakową, a nie przeciwskarpą, ponieważ przeciwskarpa, no niestety ciągnik jest na gwarancji, niestety od czwartku jest zepsuty. Dzisiaj byli panowie serwisanci, no i oczywiście nie wzięli części, których powinni wziąć i rozebrali, jutro mają przyjechać. Jeżeli złożą nam, to będziemy dalej przeciwskarpą kosić. No niestety od nas pewne rzeczy też nie są zależne, bo też są i awarie i także no. Dziękuję. To, co się dało na tym etapie, jesteśmy w stanie wykonywać, to wykonujemy, ale z takich przyczyn technicznych, rondach niezależnych, no niestety, no nie damy rady. Dziękuję za odpowiedź. Ja też dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze pytanie do pana wójta. Jest wójt jeszcze obecny? Tak, oczywiście. Pytanie odnośnie, czy będą jeszcze kolejne nabory na te zabytki, kapliczki zabytkowe, bo wiemy, żeśmy tam nie dostali tutaj na Czerną, na zabytkową kapliczkę na skalę tego dofinansowania i coś pan tam wspominał, że będzie jakiś drugi nabór. Czy pan ma jakąś wiedzę na ten temat? Na razie pan marszałek nie przekazał takiej informacji. Wspominał, że chciałby uruchomić w tym roku jeszcze jeden nabór na kapliczki. Jeżeli on zostanie uruchomiony, ponowię wniosek na kapliczkę w Czernej. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie przewodniczący, mogę? Proszę pan Bartosz. Bartłomiej. Bartłomiej, tak. Ja mam pytanie do pana Władysława Olszówki, do radnego powiatowego. Panie radny, dostałem kilka zapytań głównie mieszkańców Żurowej odnośnie drogi powiatowej z Żurowej na Ryglice. Czy i kiedy będzie planowany ewentualny remont tej drogi? No jechałem tam niedawno, no jest tam katastrofa w niektórych miejscach. No podzielam pana zdanie niestety. No drodzy państwo, była taka sytuacja, że w tamtym roku tą drogę umieściliśmy w projekcie a propos usuwania skutków powodziowych. Jak wiem, w tamtym roku powodziówki tak zwane nie zostały uruchomione. W tym roku zostały uruchomione tylko w skali 50%. W związku z tym, że ta droga na Żurową była na trzecim miejscu, została na razie z wniosku usunięta przez powiat. I powiem szczerze, że nawet wczoraj rozmawialiśmy z panem starostą na spotkaniu w Lubczy o tej drodze i myślimy, że jeżeli nie będzie możliwe w tym roku uzyskania tych środków, to będzie zarząd powiatowy myślał, żeby zrobić pewne etapy, pewne odcinki tej drogi z własnych środków, no bo nie będzie innej możliwości, jeżeli tak zwane te powodziówki nie będą uruchomione na większą skalę. Zresztą tutaj myślę, że państwo radni wiecie, co i w gminie jest tak samo, bo zresztą na pewno jesteście w kontakcie z panem wójtem i wszyscy wiemy, na jakim to wszystko etapie jest. Jeżeli chodzi o powodziówki, to ja tyle ze swojej strony.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze pytania. Nie widzę. Zamykam punkt wolne wnioski i informacje. Jest jeszcze jeden tam. Przecież ja mogę. Proszę, pan radny Juda, bardzo proszę. Dzień dobry wszystkim. Ja mam pytanie do pana radnego Olszówki, radnego powiatowego. Mam pytanie na temat tych korytek na tym skrzyżowaniu w stronę Jodłowej, na które tam pieniądze są zabezpieczone tamtego roku, że nie było możliwości kadrowych, żeby to wykonać. Czy w tym roku i kiedy to będzie wykonane? Dzisiaj jeszcze rozmawiałem z panem dyrektorem, panem Stanisławem Pyskiem i twierdzi, że to będzie dalej wykonane przez własnych pracowników. I w tym roku będzie to zrobione i tak samo przy drodze na Święcany, co mamy tam też taką usterkę usunąć. Także obiecane jest, że na 100% zrobią to w tym roku, bo środki są na to przeznaczone. No borykają się z firmami, też takimi małymi robotami, firmy za bardzo się nie chcą. Dla pana Pystka ten rok chyba jest rok. Dziękuję. No powiem panu szczerze, panie radny, że no tak patrzą na... Proszę sobie włączyć mikrofon, panie radny. Aha, nie słychać było. Myślę, że panie radny, że mówię do pana radnego Kołka, że jeżeli patrzą naprawdę na zakres obowiązków i inwestycji prowadzonych w tym roku przez Zarząd Dróg Powiatowych, to naprawdę no, mają szeroki zakres i aspekt. Także wcale się nie dziwię, że mają taki problem niekiedy z wykonaniem pewnych inwestycji. Mają duży pieniądze front... są, tylko przerobu nie ma. No. Mają duży front robót, to powinni się tylko cieszyć. No to się cieszą na pewno, tylko wie no pan, no, moce na zamiary. Ale widzicie państwo, że nawet zakres robót, które w gminie Szerzyny się odbywają obecnie przez powiat, no to jednak wracając do poprzednich lat, nigdy na taką skalę się też to nie robiło. No. To trzeba przyznać też. Bo idzie projekt też mostu na Jabłonicę tak samo i tyle lat było w walki wspólnej. Tutaj widzę podjęte wspólne działania przez powiat, przez pana wójta i przez sąsiedniego wójta. Doprowadzamy się do tego, że na drugi rok, bo nawet dzisiaj z panem dyrektorem tak rozmawiali, że w tym roku, żeby projekt zakończyć, a na drugi rok, żeby ta inwestycja poszła w końcu. Dziękuję. Ja mam również pytanie do pana radnego powiatowego. Jeżeli chodzi tutaj o wycząskę, miała być robione te korytka, miało to być w tym roku przesunięte. Pan tu zapewnił, że powiat ma na to pieniądze przeznaczone i coś to zatrzymało się, ta inwestycja. Ja tam zgłaszałem to wielokrotnie, jeżeli to fosowanie, te korytka tam nie będą zrobione, no to za chwileczkę będzie ten asfalt do kolejnej wymiany, bo wiemy, że niestety tak to działa. No, tutaj państwo musicie sami przyznać, że tutaj jest błąd z waszej strony, bo aby nie było tych badań geologicznych robionych, to na dzień dzisiejszy by to było wszystko dograne perfekt. No jest dzisiaj kosztorys zrobiony na zmianę usytuowania tej drogi, kosztorys ponad 20 milionów, co pan radny, pan przewodniczący wie dobrze, bośmy rozmawiali. U mnie zresztą w szufladzie leży, wszystko mogę pokazać. I dzisiaj ustaliliśmy tak, że idziemy w kierunku tym, że właśnie te korytka od nowa stworzyć w tym miejscu, w którym są. No nie, tylko to znowu wie pan, no pewne papiery muszą przejść i oni to starają się projekcikiem takim własnym zrobić i dopiero wykonać. No niestety, no. Bo w tamtym roku było przeznaczone na to, jak pamiętam, chyba 76 tysięcy i później część poszło na te badania geologiczne z powiatu, no i część się państwo dołożyli z gminy. No i taki efekt, jaki nastąpił. A myślę, że przebudowa tej drogi to by była naprawdę utopią w dzisiejszych czasach, bo wiecie, drodzy państwo, z wywłaszczeniem niektórych działek, dzielenie działek przez mieszkańców tam u góry, no to wie pan, jaki konflikt byłby niesamowity. I myślę, że Zarząd Dróg zrobi wszystko, żeby to zrealizować. No taką mam obietnicę i myślę, że pójdzie to w tym kierunku. Czyli w tym roku to będzie zrealizowane? No myślę, że tak, no bo pieniądze częściowo są, tylko no zmiana projektu teraz jest. Tylko chcą to zrobić na zasadzie chyba zgłoszenia, tylko wie pan, o co chodzi, żeby nie utrudniać, bo to aby doszło do konkretnych ustaleń, to obawiam się, żeby prawnie nie przeszło to nigdy. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeśli mogę, panie przewodniczący, jeszcze z jedną prośbą się do pana radnego zwrócić. Wspomniany most w Czermnej. Dziękuję za tą deklarację pomocy i także po rozmowach ze starostą Jasielskim jestem, natomiast do tej pory nie podpisaliśmy porozumienia na realizację tego mostu. Nie ma problemu z naszej strony, nie ma problemu ze strony gminy Skołyczyn.
natomiast powiat tarnowski jeszcze porozumienia nie podpisał. Tylko tyle i bardzo proszę tutaj pana radnego o interwencję, bo my jesteśmy gotowi, środki są zabezpieczone, podobnie gmina Skołyczyn, natomiast porozumienie utknęło. To tylko... Myślę, że tutaj nie będzie problemu żadnego, ruszymy temat w najbliższym czasie, także myślę, że doprowadzimy do takiej sytuacji, jak myśmy mieli tu problem z Szywałdem i też nie ma dzisiaj problemu, jest porozumienie. No szkoda, że wcześniej też nie wiedziałem, bo myślałem, że to jest na etapie podpisania porozumienia. Ja też nie zgłaszałem pani rady ze względu na to, że zapewniano mnie przez cały czas, że wszystko już jest finalizowane, a no czas płynie i od marca już mamy czerwiec, w związku z czym bardzo proszę też o interwencję, żeby powiat tarnowski może spojrzał na tą część powiatu. Zresztą obaj byliśmy na spotkaniu z panem starostą, co było tematem naszej rozmowy, no i było, obietnica była, że w najbliższym czasie wszystko będzie to dograne, no także. Wciąż dźwięczą mi w uszach słowa pana starosty, że to zrobimy. Myślę, że dogramy to w najbliższym czasie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie słyszę. Zamykam punkt wolne wnioski i informacje. Przechodzimy do punktu kolejnego, punkt 14. Przyjęcie protokołu z 43. zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny oraz z 44. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny. Przechodzimy do głosowania. Przyjęcie protokołu z 43. zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny. Proszę, przechodzimy do głosowania. Jestem za. Urbanik Kazimierz. Jestem za. Urban Cepian. Jestem za. Gogola Bartłomiej. Jestem za. Górski Piotr. Jestem za. Juda Paweł. Jestem za. Ksiewicz Roman. Jestem za. Pawełek Tadeusz. Jestem za. Mikos Anna. Jestem za. Witoraj Michał. Witoraj Michał. Pancerz Elżbieta. Jestem za. Oliwka Kazimierz. Za. Kota Mariusz, również jestem za. Czyli protokół został przyjęty 12 głosami za, 1 nieobecny. Przechodzimy do następnego protokołu. Przyjęcie protokołu z 44. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny. Przechodzimy do głosowania. Bąk Sylwester. Jestem za. Urbanik Kazimierz. Jestem za. Urban Cepian. Jestem za. Gogola Bartłomiej. Jestem za. Górski Piotr. Jestem za. Juda Paweł. Jestem za. Ksiewicz Roman. Jestem za. Kołak Tadeusz. Jestem za. Mikos Anna. Jestem za. Witoraj Michał. Jestem za. Pancerz Elżbieta. Jestem za. Oliwka Kazimierz. Jestem za. Złota Mariusz, również jestem za. Dziękuję, czyli protokół został przyjęty 13 głosami za. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam obrady 45. sesji Rady Gminy Szerzyny. Dziękuję serdecznie wszystkim za obecność.